pragnie naszego serca. Będziesz miłował Pana Boga Twojego po pierwsze z całego swojego serca. Kochani, my to rozumiemy. My też chcemy być kochani z serca. Wy też, drogie dziewczyny i panie, chcecie być kochane z serca. Kilka tygodni temu dostałem od kogoś jakąś kolorową książeczkę, taką pobożną. Przejrzałem ją, bardzo miła, sympatyczna, ale nie za bardzo do mojego księgozbioru. Nie dlatego, że taki mądry, tylko taki ciasny. I przechodząc koło kancelarii, mówię do siostry zakonnej, która tam siedziała: siostro, książeczka ładna dla siostry, ale ksiądz ją dostał czy kupił? A, tu się zaczynają schody. Czy to z serca, czy to dla mnie, czy to tylko tak, że nie mam gdzie jej położyć? Będziesz mnie miłował z serca, ja Cię pragnę całego, ja pragnę głębi Twojego serca, z całego serca, z całego serca. Kiedyś pewna pani pokłóciła się z mężem i w końcu wybuchnęła płaczem, mówi: ty już mnie w ogóle nie kochasz. A on mówi: jak to Cię nie kocham? Dostajesz pieniądze pierwszego? No na litość boską, jeśli Ty mnie masz kochać z witkiem banknotów rzuconych na stół, serca chcę. I Bóg też mówi: ja Was pragnę, pożądam, ja chcę mieć z Wami romans, ja chcę mieć namiętną miłość z Tobą, rozumiesz? Chcę z Tobą szaleć, chcę być zazdrosny o Ciebie i żebyś Ty był zazdrosny o mnie. Z całego serca, tylko trzeba wiedzieć, co tam w tym sercu jest, bo gdzie Twój skarb, tam serce Twoje. Serce Twoje przy Twoim skarbie. Myślę, że gdybyśmy dostali do wypełnienia ankietę, co jest w Twoim życiu najważniejsze, od razu nasz rozum by powiedział: no Bóg, no Bóg jest najważniejszy. No rodzina, ludzie mówią: Bóg. Bóg najważniejszy? A nie przypadkiem pytanie, jak się prezentuje na tle innych? Są ludzie, którzy mają to po prostu w sercu wpisane jak automat, jak automatyczny pilot. Wchodzą do jakiegoś towarzystwa i od razu, jak oni są ubrani, jak ja jestem ubrany, jak się tu prezentuję. Boże, o czym oni mówią? Ja nie znam się na tym temacie. Oni o jakimś malarstwie mówią. Nie znam się, kurczę, na tym malarstwie. Jak wyglądam? Idzie kobieta ulicą, widzi drugą kobietę z dzieckiem i od razu myśl: a ja nie mam takiego dziecka, a ten chłopak mojej dziewczyny to tam taki wyższy od mojego chłopaka, kurczę, z kilka centymetrów. Uwierzcie mi, są ludzie, którzy tu ciągle myślą, mają włączony pilot. Jak wypadasz? Czy nie jesteś gorszy? Czy nie jesteś zagrożony? Czy ktoś się z ciebie nie śmieje? Są ludzie, że spróbuj zażartować. No stary, ale pięknie wyglądasz. Co? Już się nabijasz? Mówimy: wyluzuj trochę. No, on ciągle węszy atak. Bóg najważniejszy w życiu? Czy te pytania, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, czy nie jesteś gorszy, czy się z ciebie nie śmieją, czy jesteś poważny, czy się z tobą liczą? Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu. Pan widzi nasze serce. Pierwsza księga Samuela. Pan Bóg nie będzie nam dawał ankiet przy wejściu do nieba. Wypełnij to. Pan Bóg popatrzy w nasze serce, a On, Pan osądza serce, mówi Księga Przysłów. Czy serce to uczucia? Tak się często to kojarzy, że serce, walentynki, uczucia, bicie serca, emocje. Emocje są związane z sercem, dlatego że emocje, nasze uczucia są, wiecie, czymś takim jak w samochodzie lampka kontrolna, czerwona od silnika. Jak się zapala taka lampka kontrolna, to coś jest nie tak z silnikiem. Instrukcji napisane, natychmiast się należy zatrzymać. My nie wiemy, co jest w tym silniku. Nie mamy pojęcia. Coś jest nie tak. Uczucia nam pokazują, że coś w głębi, w otchłaniach, tam u mnie pod maską, w silniku jest coś nie tak. Chociaż, żeby zobaczyć co, to jest wyższa szkoła jazdy. Powiedział kiedyś Bóg do Kaina: Kainie, dlaczego masz smutną twarz? Dlaczego jesteś smutny? Gdybyś nie grzeszył, nie byś był smutny. To jest pytanie do nas. Wstajesz rano, patrzysz w lustro: dlaczego jestem smutny? No nie popełniłem żadnego grzechu. Wczoraj wieczorem nic złego nie zrobiłem. Z nikim się nie pokłóciłem. W nocy się nic złego nie stało. Ale jest jakiś kamyk gdzieś tam na dnie. Emocje nas ostrzegają, uczucia nas ostrzegają. Pamiętacie, rok temu niecały tsunami, obsunęła się gdzieś tam jakaś płyta tektoniczna, jakiś rów zadrżał, parę kilometrów wyżej na powierzchni morza powstała gigantyczna fala i setki kilometrów dalej zginęło 230 tysięcy ludzi. Nikt tej płyty tektonicznej nie widział, nikt nie widział, jak to się obsuwało, nikt tego nie wie. W serce obsunie się płyta tektoniczna. Twojemu ojcu się obsunie płyta tektoniczna. Przyjdzie do domu pijany, z wymyśla. Następnego dnia dowiedzieliście się, że stracił pracę. Co się stało? Obsunęła się taka płyta tektoniczna z jego dzieciństwa. On sam dobrze nie wie, co się działo. Ty też nieraz jesteś wściekły.
Nic ci się nie podoba, wszystko jest smutne. Przychodzisz na imprezę, cały tydzień czekałeś na tą imprezę. No, że będzie fajnie, kupiłaś sobie sukienkę, przychodzisz, nie podoba ci się, wszyscy ci się nie podobają. Płaczesz, zaczynasz płakać. Co się dzieje? Tsunami. Płyta tektoniczna się obsunęła. Tam się mogło stać coś takiego, że nie wiesz, to mogłaś coś usłyszeć w autobusie, mogło ci się coś przypomnieć. To jest nasze serce. To jest nasze serce. Czym ono jest? Serce to jest twoje najgłębsze ja. Jeszcze raz powtarzam, tutaj, proszę Państwa, to jest wydział propagandy, oświaty i propagandy. A ty jesteś tam. Tam przychodzą decyzje. Kłóć się, płacz, nie popuść, znienawidź, pokochaj. Stamtąd przychodzą decyzje. A wydział propagandy ma je uzasadnić. Dla nas i dla otoczenia. To są niesamowite historie. Tam jest reaktor atomowy twój. Potężna siła, to są gigawaty, to są, jeśli dziewczyna chce całym sercem chłopaka, to odejdzie od kościoła, zerwie z rodzicami, zostawi Chrystusa, pojedzie na drugi koniec Polski, będzie przed nim klęczeć i mówić, bij mnie, a ja będę z tobą. I wytłumacz jej, że to jest głupie, wytłumacz, że to nie, że uwłacza jej godności. Nie jeden pan, który nie mógł wstać wcześniej niż przed 8 rano, jak usłyszał, że w Belgii można kupić okazyjnie samochód i z sercem tego pożądał. To stoi, śpi w samochodzie na granicy, jedzie do obcych ludzi. On, który się bał zapytać w kiosku za granicą o bilet autobusowy, po niemiecku omawia sprzedaż samochodu, choć tego języka nie zna. Jeśli czegoś zapragniesz sercem, prawda panowie? 4 rano, 5 rano, a tobie ten Windows nie wchodzi. Kurczę, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale gdyby ci wczoraj powiedzieli, że jest czuwanie w kościele akademickim do 4 rano, powiedziałbyś do 10 i to może z minutami. Jak czegoś chcesz, jak czegoś pragniesz, reaktor atomowy, tylko w którą stronę działa. Reaktor atomowy nie tylko cię może uruchomić na aktywność, wręcz przeciwnie, reaktor atomowy może cię ścisnąć. I wszyscy mówią, no chodź z nami, uśmiechnij się. A tam cię taka moc trzyma, że cię nic nie ruszy. Tam jest centrum zarządzania, tam jest logika, tam są plany życiowe. Tutaj są robione. Sytuacje są śmieszne, ale możecie swojemu sercu mówić, no głupie jesteś, coś ty wymyśliło. Nic nie pomoże. Pewna pani mi mówiła, tacy znajomi moi, proszę księdza, mam rodzinę koło Szczytna, fajny dom mają nad jeziorem, zjeżdżają się znajomi na weekend, grilla sobie robią, no rewelacji, mojego męża proszę, no chodź pojedziemy. Niebo komary, niebo wąska droga, niebo nie lubię tej twojej rodziny, tam jest ten wujek, on mnie zawsze tam prosił o jakieś odnawianie, bo to był malarz pokojowy. Ja mówię, proszę księdza, coś jest. Niech ksiądz z nim pogada. Dlaczego? Nie chce, wstydzi się mnie, żony się wstydzi, nie chce tam pojechać. I rozmawiam z gościem, mówię, proszę pana, dlaczego pan nie chce jechać? No, żona mówi, odpoczęlibyście. No bo on mówi, komary, wąska droga, poza tym ten teść tam taki jest jeden. Ja mówię, proszę pana, niech pan się skupi. Czego pan tak naprawdę się boi? Taki odruch. Jak pan słyszy jezioro, rodzina, to co pan myśli? A on mówi, brzuch. Śmiejecie się? Facet przytył 10 kilo. A wiedział, że tam się chodzi w szortach, że tam się trzeba wykąpać. Nie pojadę za nic, proszę księdza. I żona go prosi, on nie pojedzie. Ty też mówisz, nie, ja nie tańczę, ja nie lubię tańczyć, bo tak naprawdę nie masz butów, nie masz forsy, nie masz się w co ubrać, poza tym przytyłaś trochę, trądzik jakiś masz. Słuchajcie, a będziemy szli w zaparte. W sprawach poważniejszych też. Żeby tam nie opowiadać o ludziach, to powiem o sobie. Kiedy przed laty wstępowałem do seminarium duchownego i prefekt mnie zapytał, Piotr, dlaczego chcesz być księdzem? Służyć Bogu i Kościołowi. Ależ. Proszę, pisz podanie. Ja, Piotr Pawlukiewicz, chcę wstąpić do seminarium diecezjalnego, chcę swoje życie od... I jakby mi ktoś powiedział, ty, to nie jest cała prawda, to bym się bił. Jak to nie? Chcę służyć Bogu i Kościołowi. Po 5 latach kapłaństwa zacząłem się domyślać różnych rzeczy, co moje serce kombinowało z tym kapłaństwem. Po 15 latach się jeszcze dowiedziałem paru rzeczy, co tam było z tym moim kapłaństwem. Teraz się dowiaduję dalej. Teraz się dowiaduję dalej. Ale niech mi któryś chłopak powie, że poszedł służyć Bogu i Kościołowi. A o tym, że jak w czarnej sukience przyjedzie do swojej rodzinnej miejscowości i spotka swoją byłą dziewczynę i powie, szczęść Boże... Że o tym nie myśli, to ja się poddaję ze swoimi koncepcjami o sercu. Pewna siostra zakonna mi opowiadała, że
miała kłopoty w życiu zakonnym. Coś tam mocno nie szło. Tam się już otarło o wyjście z zakonu. Pytam jej, siostro, musimy dojść do dna serca, przynajmniej głęboko. Dlaczego siostra poszła do klasztoru? No służyć Jezusowi, no biednym ludziom. No i niech mnie ksiądz zabije. Nie miałam żadnych motywów. Zaczynamy szperać dom. Niech siostra czuje, niech siostra słucha serca. Niech siostra patrzy. Ja będę tak dotykał, nie dosłownie, a jak siostra poczuje, tu coś jest. No i dotykam. Mama, jak z matką. Ile mama miała lat, jak się siostra urodziła? Mama już była po 40. I zaczynają się otwierać klapki, zaczyna się otwierać tajemnica. Ona mówi, moja mama zawsze była zmęczona, moja mama zawsze chodziła w dziurawych kapciach, w klapkach, moja mama zawsze pachniała, kiedy się do niej przytulałam, zupą, krupnikiem, kuchnią, cały czas stała w kuchni. Moja mama była zmęczona, moja mama nigdy nie chciała przyjść obejrzeć moich lalek. Ja szukałam matki, pięknej matki. Ja w szafie, pamiętam jak byłam dziewczynką, szukałam sukni ślubnej mojej mamy. Gdzie jest ta suknia, że moja mama była piękna? Nie było, nigdy tej sukni nie mogłam znaleźć. Potem, kiedy pojechaliśmy na wycieczkę z klasą podstawową, mama mojej koleżanki, lekarka, pojechała z nami jako opiekunka. Piękna pani, ładnie ubrana, umalowana, blondynka. Mnie nie obchodziły sukiennice, mnie nie obchodził wawel. Ja cały czas chodziłam koło tej mamy mojej koleżanki, żeby mnie wzięła za rękę. Ona tak pachniała. I kiedy przyszły siostry do mojej parafii, jedna z sióstr mnie przytuliła. Boże, ona pachniała mydłem, była taka czysta i głaskała mnie po głowie. A w domu u sióstr, kiedy byłam, było tak inaczej. I cukierki stały. Cukierki stały w takim krysztale na stole w pokoju gościnnym. No tak, jasne. Ten świat mi zawirował przed oczami. Ktoś powie, to znaczy, proszę księdza, że ta zakonnica nie miała powołania i poszła na cukierki. Nie. Pan Bóg łapie na cukierki. A jak było z apostołami? Czy jak opuszczali dom, łodzie nad jeziorem Genezaret, to co, myśleli o zesłaniu Ducha Świętego? Myśleli o Golgocie? Na litość boską, Pan Jezus był najlepszym od powołań. Zaczął od Kani Galilejskiej, 400 litrów wina. Chłopaki od razu powiedzieli, to jest Pan. Ja myślę, że na rekolekcjach powołaniowych dzisiaj, gdyby ktoś tak zaczął, to zaraz wielu by odkryło powołanie. Przecież oni jeszcze po zmartwychwstaniu Chrystusa mówili, a myśmy się spodziewali zupełnie czegoś innego. Oni poszli za Nim zupełnie za czymś innym. I 3 lata było motywacji, 3 lata zmiany. Odkryj w sercu prawdę o sobie, odkryj mnie, pokochaj mnie. Jezus wiedział, że oni chodzą za Nim i się sprzeczają, gabinet cieni robią. Oni się wybierali ministra oświaty, ministra obrony. Jezus to wszystko wiedział i nie rozgonił ich. Ty macie złe motywacje powołania, to wynocha. Ty też będziesz miała inną motywację powołania. Rozmawiam nieraz z panami. Dlaczego pan się ożenił z tą dziewczyną? Z miłości. Po prostu z miłości. Ale pana żona ma strasznie długie nogi. Widział pan to? A rzeczywiście, tak. Ale on nie powie, proszę księdza, ożeniłem się, bo wirowały mi te nogi przed oczami. Z miłości, po prostu miłość. Poświęciłem się dla niej. To ślub był cierpieniem, noc podślubna, ja się napracowałem. Żenimy się dlatego, że się sobie podobamy. Że się pragniemy. Pamiętam, jak mi jedna kobieta mówiła, ja wyszłam za mojego męża, dlatego że miałam go w ręku. On był winny, ja nie. On ciągle chciał grzechu, ja nie. I sobie pomyślałam, będę go miała w ręku przez całe małżeństwo. On był taki niezainteligentny. Miałam takiego drugiego, który był chłopakiem na poziomie, ale ja się go bałam. On bardzo dużo wymagał. On chciał mnie wprowadzić w jakiś inny świat. Jego rodzice, jego dom. Wzięłam sobie takiego właśnie, którego zawsze mogłam, czułam, że będę miała w ręku. Tylko nie przewidziałam, że on jest aż tak głupi, mówi. Ale nieraz tak jest, tylko nikt tego nie mówi. Przychodzę, przysiędza, mąż pije, co tu zrobić? Wydział propagandy coś powiedział. Pamiętam, jak przyszła kiedyś do mnie dziewczyna oburzona. Oburzona, proszę księdza, co ja się dowiedziałam? To jest tragedia, płacze, krzyczy. Mój chłopak, mój narzeczony, on mi wyznał teraz, że on chodził do agencji towarzyskich. To jest straszne, to jest podłe, to jest okropne. Nie, ja z nim muszę zerwać. No dobra, 5 minut, 10, a ona coś tu cały, ja mówię, coś podejrzany ten jej płacz. Coś tu jest nie tak. I w końcu zaryzykowałem. Mówię, słuchaj, a może ty jesteś tak wściekła na tą sytuację, że on chodził do agencji towarzyskich, bo tak naprawdę to ty chętnie byś z nim zrobiła różne rzeczy w łóżku, ale ci nie wolno, a tamte panie z nim to robiły. No co ksiądz opowiada? No gdzie mi w głowie takie rzeczy? A za 3 dni dostaję maila, przepraszam, miał ksiądz rację. Ja zazdroszczę w sercu, że one z nim mogły robić wszystko, a mi nie wolno.
Ile razy nasze oburzanie się na grzeszników polega na tym, że siadają katolicy, mówią, jak tamci grzeszą? Oni grzeszą tak, tak i tak. Oto ja słyszałem, że oni jeszcze grzeszą i tak, i tak, i tak. Co za podli ludzie. A jak oni grzeszą tak i tak? No oni grzeszą tak i tak, i tak. Coś takiego, jaka to podłość na tym świecie. I takie westchnięcie jeszcze. Pan Bóg mówi, chcesz grzechu? Masz w sercu na dnie pragnienie grzechu? To masz, zgrzesz. Puszcza nas za kołnierz. Wiecie, gdzie się ludzie dowiadują, co mają na dnie serca? Oczywiście dowiadują się w tyńcu, na rekolekcjach ignacjańskich się dowiadują, ale ludzie się też dowiadują, co mają na dnie serca w Nałęczowie, w Ciechocinku, w Błyskuzdroju, w Kołobrzegu. Żona daleko, mąż daleko, proboszcz daleko, parafia daleko, a brandy, whisky blisko. Przyszedł kiedyś do mnie pewien pan i mówi, zdradziłem żonę na spotkaniu integracyjnym firmy, popiliśmy z koleżanką, zdradziłem ją. I mówi, co mi nagle odbiło? No taką mam kochaną żonę, dzieci, jak jej w oczy spojrzę. Co mi nagle odbiło? A ja mówię, nagle? No nagle. A jak pan rozmawiał z koleżankami w pracy, to takich flircików nie było, jak ładnie wyglądasz, jakie masz ładne pończoszki dzisiaj. No były. A jak pan się tak nad koleżanką w pracy pochylał nad komputerem, to tak kładł jej pan rękę na ramieniu? No nieraz nawet przytulałem. A były takie żarty, że jakbym się z tobą ożenił, to bym był szczęśliwszy, bo ta moja stara to... No takie nie, ale coś podobnego. W głębi serca wielu ludzi chce zgrzeszyć. Zazdrości grzesznikom, że oni mogą grzeszyć. I Pan Bóg mówi, chcesz, to masz. Wiecie, ile ludzi zrobiło najlepszy rachunek na świecie? Kiedy usiadło po raz pierwszy w życiu przed internetem i nikt ich nie widział. Mieli pokój zamknięty i komputer do rana, do białego rana do dyspozycji. I usiedli przed czatem i spotkali pierwsze pytanie, kim jesteś? I oni powiedzieli, kim ja jestem? Patryk, lat 18. I zaczęło się poznawanie serca. Nigdy by się nie dowiedzieli, gdyby nie ten piekielny internet, kim są i co mają w sercu, bo zawsze byli pod kontrolą. Serce kombinuje, jest połamane, jest poranione, ma swoją logikę i precyzję i taktykę działania. I dlatego pamiętajcie, Jezus Chrystus nie przyszedł, żeby powiedzieć ludziom, zmień się, żyjcie porządnie. Przyszedł leczyć serca, bo pierwsza zacząć tu, od silnika. Nie możemy człowiekowi, który ma połamane serce, który ma serce chłopca, grzesznika, który tęskni za grzechem, mówić weź się w garść. My często mówimy do człowieka, stary, no już nie pal papierosów, dziewczyna mówi, weź się w garść, człowieku, jest adwent, nie pal. On mówi, no dobra, spróbuję, a potem ona czuje znowu, on palił. Żona mówi do męża, nie pij tyle, no błagam cię, zaklinam na wszystko, nie pij tyle. On się nawet stara, no 3 dni wytrzymał, a potem wypił. Wiecie, dlaczego tak nie wychodzi z tymi postanowieniami? Dlatego, że to tak jakbyśmy człowiekowi, który jest na wózku inwalidzkim, powiedzieli połamane nogi, połamane ręce, gorset sztywny, a my mówimy, no stary, śmignij na Giewont i z powrotem. No co ci tak nie idzie? No, ty, stary, weź się w garść, co? No to raz, dwa, trzy, biegnij na Giewont. Siedzisz na tym wózku inwalidzkim? Wiesz, dlaczego twój ojciec pije? Kobiety nieraz mówią, tłumaczę mojemu mężowi, żeby nie pił. Ile lat pani tłumaczy? 30. No i co? Pije. Bo ma serce połamane. Jezus Chrystus i Bóg pierw zmienia serce. Zmienia imię. Nazywałeś się Abram, teraz będziesz się nazywał Abraham. Nazywałeś się Szaweł, teraz będziesz się nazywał Paweł. Pamiętam na rekolekcjach w sierpniu rozmawiam z mężczyzną, któremu też się wszystko sypie. Małżeństwo się sypie, dzieci się własnych boi, nie chce z nimi pogadać. Pytam, jakie pan ma imię? Pytanie o imię jest pytanie o serce. Tylko nie to Jan Kowalski z dowodu. Jakie pan ma imię? Ja nie mam żadnego imienia. A widzę, że ma taką twarz, taką delikatną. Mówię, a jak się pan nazywa? Jak pana przezywali w szkole? Laluś. I tu broda drży. Przyszedł do mnie chłopak, któremu mówię, że bez ojca stary nigdy nie staniesz się mężczyzną. A on mówi, co ksiądz opowiada? Ja miałem matkę jak ojca. Z matką grałem w piłkę, z matką jeździłem na rowery, z matką i w pewnym momencie jak nie zacznie ryczeć. Ale dosłownie w ułamku sekundy. Próbował. Wydział propagandy starał się coś mówić. Ja już to uwierzę, że chłopak nie potrzebuje ojca, że mu matka zastąpi ojca. Nigdy. I on sobie z tym żył. I w końcu serce pękło. Jezus przychodzi, żeby pierw zapalić światło. Ja jestem światłością serc. Tylko mówił, wyście umiłowali ciemność. Wy nie chcecie poznać swoich serc. Wydział propagandy pracuje nie tylko na zewnątrz, pracuje też na potrzeby twoje. Serce z dołu mówi, rozum, oszukuj, kłam, kombinuj. To jest niesamowite. Przepraszam, ciągle się z tym spotykam. Przychodzi kobieta, mówi, mój mąż pije 15 lat. Dlaczego pije? Nie wiem. To niech pani wraca do domu, jak się pani zorientuje, dlaczego pije. Ale ja nie wiem. Wiesz. Ty wiesz, dlaczego pije. Pan Jacek Polikowski napisał, 90% alkoholizmu mężczyzn
Ale takiego alkoholizmu, który powstał po ślubie. 90% alkoholizmu u mężczyzn związanych jest z odrzuceniem seksualnym przez żonę. Ale czy któraś pani o tym powie? Powie tylko, że mąż pije. I kiedyś jeden facet powiedział, dlaczego, kiedy się pierwszy raz upił. Jak współżyjąc z żoną zobaczył, żona spojrzała na zegarek. Wystarczy tylko tyle dla wrażliwego faceta. Dać mu znać. Jesteś dla mnie chłopiec. Z łaski ci daję swoje ciało. Ale pospiesz się. I można mówić o alkoholizmie męża, wysyłać tego męża, tego faceta do poradni alkoholowej, żonę jako tam żonę alkoholików. Tylko jednego nie zauważyć, że tam na dnie tej całej imprezy jest kłamstwo. Że na dnie tej imprezy jest kłamstwo i dopóki się do niego nie dojdzie. Chrystus przychodzi zapalić światło. Panie Jezu, zapal światło. Tylko my się boimy tego. Boimy się tego. Nieraz ktoś przychodzi do ciebie w gościa, a ty mówisz, tylko nie zapalaj światła, bo masz rozłożone w całe bieliznę, jakieś tam historie. Chodź do kuchni, ale tu nie zapalaj światła. Nie zapalaj, Panie Boże, w sercu światła. Ale jak się zapali światło, to można zobaczyć całą prawdę. To się dowiesz, dlaczego na kult przyszłaś. To się dowiesz, dlaczego lubisz tą muzykę. Taką ostrą muzykę na MP3 sobie puścisz, jakiś hard. Ja znam chłopaków, którzy mówią, proszę księdza, muszę się poczuć moc, muszę poczuć powera. Jak sobie tak posłucham dziennie tego crash metalu, to ja się czuję silniejszy. Oni się tym ładują. I to musi być na mocno nagrane. Zobaczysz dlaczego. Dlaczego tak jest? Pamiętam, ja kiedyś miałem taką sytuację zabawną, siedzieliśmy z księdzem moim kolegą na parafii, u niego w pokoju, nagle na całej plebanii zgasło światło. Ale i latarnie na zewnątrz zgasły. Ciemność niesamowita. No i on mówi, ty, tam za tobą powinna być latarka, sięgnij tam ręką, a ja zobaczę, tu mam zapałki. Wiecie, jak się chodzi po pokoju, kiedy jest absolutnie ciemno? Tak się chodzi. Tak się idzie i tak się robi. I w pewnym momencie zapaliło się światło, a my dwaj dinozaury stoimy na środku pokoju. I tak. Wiesz, dlaczego się boisz zapalić światło? Bo się okaże, że ty tak chodzisz przez życie. Że cały czas się patrzysz, kto mi zagraża, kto tu jest dla mnie niebezpieczny, że przyjeżdżasz do domu i od razu robisz sobie leczenie swojego serca małą awanturką na tatusia, małym krzyczeniem na siostrę. Tu nie chodzi, że ci siostra w twoich rzeczach grzebała. Tu chodzi o twoje leczenie serca. Panie Boże, nie zapalaj tego światła. Jak to dobrze jest z tym wydziałem propagandy. Boimy się zajrzeć i dlatego musimy przezwyciężyć, jeśli chcemy poznać prawdę o nas, przez tę pracę wydziału propagandy. Na czym on polega? On polega na szybkich odpowiedziach. Ja kiedyś rozmawiałem z pewną dziewczyną, tak rozmawiam o jej życiu. A jak twój ojciec? Ona natychmiast rozpoczyna wykład na temat mój ojciec i moje życie. Ale jak magnetofon, Ja mówię, a jak twoja mama? Mamę ujmę w trzech punktach. Ja mówię, coś ty mi za szybko odpowiadasz. Za szybko mi mówisz. Masz już przygotowane. Ona do mnie przyszła już zabezpieczona. Ksiądz mnie zapyta o to. Zobaczcie, jaka była rozmowa Jezusa z Piotrem. Kochasz mnie? Tak. Czy mnie kochasz? Pamiętacie, staliśmy przed tablicą przy odpowiedzi z matematyki. Matematyczka zadała pytanie, my odpowiedzieliśmy, a matematyczka powtarza pytanie. Uła, coś jest niebezpiecznego. Odpowiadamy drugi raz, a matematyczka powtarza pytanie po raz trzeci. Proszę zwrócić uwagę, jak nasze serducho zaczynało od razu pracować. Zaczęliśmy się czuć niepewnie, coś jest nie tak. Piotr też między innymi chyba tak się czuł. Piotrze, czy mnie kochasz? Drugi raz, tak? Piotrze, czy mnie kochasz? Rozpłakał się. Pytanie dotarło do serca. Serca, które było sercem zdrajcy. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. O, teraz pogadałem z twoim sercem. Za szybkie odpowiedzi są bardzo podejrzane. Dlaczego się boimy zajrzeć w serce? Boimy się zajrzeć w serce, dlatego że na dnie zobaczymy tam naprawdę coś podłego. A to jest przerażający widok. Nie jest coś podłego. Wy pozwólcie dwie minuty teologii dogmatycznej. Szatan chciał zniszczyć wszystkich ludzi, ale był mądry. Po co niszczyć każdego człowieka? Wystarczy zniszczyć foremkę, która produkuje ludzi, a foremką był Adam z Ewą. Zniszczyli foremkę i wszyscy ludzie wychodzący z Adama i Ewy, z naszego rodu, już jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym. I Pan Jezus odkupił nas w ten sam sposób. On, który jest nową foremką, stoczył o nas bitwę na Golgocie. Na Chrystusa rzuciło się z niesamowitą potęgą to, co nas boli. Zobacz, Panie Jezu, nikt Cię nie kocha. Zostałeś zupełnie sam. Twoje życie jest bez sensu. Będziemy Cię bili, maltretowali. Będziesz wisiał nagi w konwulsji. Wszystko, czego my się wstydzimy.
żeby ktoś mnie nie zobaczył nagiego, żebym był jednak kochany przez kogoś, a Jezus wszystkie te pokusy, które go potwornie bolały, topił w miłości swojej. Topił w miłości. Ktoś opowiadał, że Jezus przypomina takiego kogoś, kto zanurkował w jezioro i 10 metrów pod wodą i 20. Tu już tkanki pękają od ciśnienia i ręka w muł, w szlam, w brud i wyciąga i wypływa i wyciąga nową ludzką naturę, nową foremkę. Jeśli jesteś ochrzczony, jeśli przyjmujesz komunię świętą, jeśli naprawdę wierzysz w Chrystusa, na dnie twojego serca jest biały kamyk, a na tym kamyku wypisane jest piękne imię. Księżniczka, piękna córka Boga, syn Jezusa Chrystusa. Piękne imiona mamy. Ktoś powie, ale ich nie widzę, bo na twoje imię 20 lat temu wysypał diabeł parę ciężarówek gnoju, szlamu, błota i wszelkiego brudu. Ale kamyka nie zniszczył, kamyk jest. I życie duchowe polega na tym, żeby zejść na dno i dostrzec ten kamyk i przeczytać swoje imię. Ktoś powie, proszę księdza, ale ja grzeszę, ja wczoraj grzeszyłem, ja mam paskudne myśli, ja mam wredny charakter. Grzeszymy. Święty Paweł pisał, nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. A zatem nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Tak, grzech i brud się za nami ciągnie, ale to nie jestem ja. To nie jestem ja. Tak mi, jeśli jestem przy świętym Pawle, to zawsze, kiedy byłem świeckim chłopakiem, czytałem te listy świętego Pawła, to mnie to denerwowało, przyznam wam szczerze. Święty Paweł, jak zaczynał listy, pisał: ja, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, nie z woli Bożej, nie z woli ludzkiej, z woli Bożej. Ja, Paweł. Pawle, tak, co ty tak się chwalisz? Ja to bym wolał, żeby ten Paweł pisał listy: ja, marny Paweł, przepraszam, że w ogóle piszę, już kończę, już... Ja byle jaki. Nie, ja piękny Paweł, wybrany przez Chrystusa, chociaż go szatan policzkował. Zapytajcie się o swój owoc. Wielu z was jest w różnych ruchach religijnych. Zresztą należycie do duszpasterstwa parafialnego. Po paru latach uczestnictwa w ruchu, w grupie, w parafii, na kulu, jak jesteś już parę lat. Słuchaj, dziewczyno, czy przez te parę lat czujesz, że jesteś coraz piękniejszy? Ale jestem śliczna. No pobrudziłam się, to się umyłam. Byłam u spowiedzi, tak, trzeba było. Słuchajcie, nikt z nas nie panikuje, że się poci w lato. No to co, że się... No to są żele, prysznice, kąpiółki różne, teraz tyle tego porobili. Higieniczny człowiek to nie jest człowiek, który się nie poci, to jest człowiek, który się myje. Święty człowiek to nie jest taki, który nie grzeszy. To jest człowiek, który się myje, ma mydła różne. Takie duże ma mydło, spowiednik się nazywa, używa go często. Myje się. I nie wpada w panikę, ale w ogóle jestem piękny. To mnie właśnie zaniepokoi, że nieraz przychodzą do mnie ludzie, którzy są wiele lat w jakimś ruchu religijnym. Przepraszam, że księdzu przeszkadzam, mój ksiądz pewnie zajęty, ja już wychodzę, może przyjdę później, bo w ogóle tak jestem do niczego i wszystko mi się zawaliło. Na litość boską, dziewczyno, pierwej, ci spodobam się księdzu? Bo jestem dzieckiem Bożym. Możemy pogadać. Dziecko Boże ma kłopoty. Dziecko Boże może dostać biegunki. Wszystko się może stać. Ale jestem piękny, jestem silny. A diabeł przychodzi nieraz w religijności i w pobożności. Nie jeden człowiek przez religijność przekonał się, że jest dnem, że jest zerem, a to jest kłamstwo. Na dnie twojego serca jest piękny kamyk. Jest piękny kamyk. Ja zaraz ci udowodnię, że twoje serce jest dobre. Słuchajcie, możemy pogadać szczerze i otwarcie. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wszyscy, jestem pewny, że wszyscy w życiu widzieliśmy zdjęcia mocno erotyczne, pornograficzne, film erotyczny, wieczorem lata się po kanałach. Trudno teraz nie znaleźć czegoś takiego. Może ktoś z was ma wrytą w pamięć zdjęcie, scenę, którą widział 15 lat temu i doskonale ją pamięta. Chcę ci zadać jedno pytanie. Czy jak oglądasz zdjęcie erotyczne, pornograficzne, ostre, popłakałeś się? Ciało się ruszyło, hormony zadziałały. Twój organizm może się bardzo podniecił. Trudno ci od tej myśli się uwolnić. Zgadza się. Popłakałeś się kiedyś na filmie pornograficznym? Na filmie erotycznym? Przed zdjęciem? Łzy ci do oczu napłynęły? A na filmie o papieżu płakałeś? A na pasji płakałeś? Płaczemy. Na czym płaczemy? Na dobrych rzeczach płaczemy. Na dobrych rzeczach płaczemy.
Jak matkę widzisz chorą w szpitalu, płaczesz. To jest odezwanie się dna naszego serca. Drogie Panie, to szczególnie dla Was jeden wiersz tu wypisałem. Jeśli czernię sobie rzęsy i szminką barwię usta, jeśli oczom dodaję blasku i chodzę od lustra do lustra, sprawdzając, czy tak dobrze, to nie jest próżność z mojej strony. Szukam twarzy, jaką miałam wówczas, nim świat został stworzony. Tęsknimy. My, Panowie, też tęsknimy. Biała koszula, biały obrus, świece, święta. Coś tak jakoś... Skąd ja to pamiętam? Pamiętasz to z głębi serca, tam, gdzie jest święto Twojego imienia. Obudź się. Musisz znaleźć kłamcę. Uważaj na swój perfekcjonizm. Obudź się. Tylko z tym obudzeniem to jest problem, czy Ty chcesz. Czy Ty chcesz? Przy obudzeniu ludzie protestują. Jak w powieści Lalka Prusa jest ten motyw, że Wokulski z Izabelą Łęcką idą w Zasławiu pod zamek i tam prosty człowiek, wiejski chłopak opowiada im historię. Mówi, panie, tu pod tym strumieniem śpi królewna, są skarby bogate. Kiedyś chłopak ze wsi, kiedy strumień się otworzył, wszedł pod ten potok. Zobaczył wielkie bogactwa, złoto i perły, ale on szedł do królewny. Obok niego potwory chciały go pożreć, ale on się ich nie bał, nie patrzył i szedł. I doszedł do królewny, śliczna, leżała wśród tych skarbów i miała szpilkę w głowie. I on zaczął jej tą szpilkę wyciągać. Królewna się przebudziła i powiedziała, dobry człowieku, co ty mi robisz? Dlaczego mi to robisz? Krew trysnęła. I chłopak się przestraszył, cofnął się, a potwory tylko czekały i go zjadły. Kiedy Chrystus cię zaczyna budzić, mówisz nieraz, dlaczego mi to robisz? Krew tryska, boję się, to boli. Tak, boli, to co wczoraj mówiłem. Jest ból, który zbawia. Jeśli chcesz być bezbolesny, jeśli ktoś mówi, chcę mieć chrześcijaństwo miłe i przyjemne i takie łagodne dla serca, nie, wyjęcie szpilki boli, obudzenie się ze snu boli. I właśnie dlatego jest pytanie, czy ty chcesz? Jestem przekonany, że wam się ciśnie na usta. Oczywiście, że chciałabym poznać prawdę o swoim sercu. Chciałabym wyzwolić to swoje serce. Otóż właśnie to nie jest pewne, czy ty chcesz. Jezus ciągle pytał ludzi, po coś tu przyszedł, przyjacielu, po coś przyszedł na te rekolekcje. Słuchaj się w swoje serce, możesz zakombinować nieźle z tymi rekolekcjami. Po coś tu przyszedł, przyjacielu. Nie, wydział propagandy dla Boga, nawrócenia się i słuchania Słowa Bożego, to ja wiem. Ale to różnie może być. Przychodzi niewidomy, staje przed Jezusem, a Jezus pyta, co ci mam uczynić? No Panie Jezu, no to Ty jesteś niewidomy, no. No chory człowiek, no uzdrawiaj go. A Jezus mówi, co mam ci uczynić? Czego chcesz? Ojciec Sali mówi u nas na rekolekcjach w Warszawie, że nie wszyscy niewidomi chcą być uzdrowieni. Nie wszyscy. Są możliwości medyczne otwarcia oczu niejednemu niewidomemu, a on mówi, że może w przyszłym roku. Jak przeczytałem, że w Szwecji prowadzone badania psychologiczne wykazały, że duża część żon alkoholików nie chce, żeby mąż przestał pić. Płaczą, jak ja mam biedne życie z tym mężem. I nagle ktoś by przyszedł i powiedział, to ja twojego męża zmienię. Stanie się pięknym, eleganckim mężczyzną, weźmie się za pracę, za dom, za rodzinę. To nie jedna kobieta mówi, tak, to on będzie teraz taki porządny, a to na co ja będę narzekać? Wszystko, co w moim życiu się nie wiodło, mówiłam, to wina męża, to wina męża. A to teraz to na kogo ja będę zwalać? Poza tym, gdzie się nie pokazałam, to wszyscy mówili, jaka ty jesteś biedna. Zawsze opowiadam o sobie. Przy każdym spotkaniu z matką, z ciociami, wszyscy mówili, jaka ty jesteś. A to teraz ja już nie będę w centrum zainteresowania? To ja będę musiała się wziąć za kłopoty innych ludzi? Ile młodych dziewczyn spotykałem, które wielbiły to, że mogłem mówić, jestem brzydka, mój ojciec pił i tak mi w życiu nic nie wyjdzie. Niech ksiądz nie próbuje nawet mnie gdzieś wciągać, ja sobie będę siedzieć w domu i płakać. Jakie to wygodne. Jezus mówi, chcesz z tego wyjść? Panie Jezu, może w przyszłym tygodniu jeszcze sobie trochę popłaczę nad sobą. Pamiętajcie, teraz to jest polityczna sprawa mówić o książce o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ale jest tam scena, jak Jacek i Placek przyszli do miasta ze złota i ci ludzie ze złota mówili, jacy my biedni, wszystko tu jest ze złota, kanarki złote jemy, jajka są ze złota i wszystko jest ze złota, tak byśmy chcieli kawałek chleba. A Jacek i Placek mówią, to wy nienawidzicie złota? Oj, strasznie go nienawidzimy. To dajcie nam trochę tego złota. O, wy złodzieje, złoto nasze chcecie nam ukraść? Tak, dlatego Jezus pyta, a chcesz poznać serce? Chcesz je wyzwolić? Chcesz stać się pięknym? Jezus zawsze... Proszę zwrócić uwagę, kogo Jezus uzdrawiał. Tych, którzy naprawdę chcieli. Jezus sprawdza, czy chcesz. Zacheusz wszedł na drzewo.
Drugiemu człowiekowi powiedział, wyjdź tu na środek, wyjdź tu na środek i wyciągnij uschłą rękę. Wstrętna była ta ręka, pewnie sina, jakiś kikut taki powyginany, a Jezus przy ludziach mówi, wyciągnij tą rękę z uschłą. Panie Jezu, po co ten cyrk? No? Nie możesz mnie uzdrowić, jak siedzę w 17 rzędzie. Tak byśmy zgłaszali, Panie Jezu, rząd 17, miejsce 8, uzdrów mnie. A Jezus, o Jezu, no Panie Jezu, te ceregiele, wyjdź na środek, wejdź na drzewo, przez dach spuszczają gościa. Wyobrażacie sobie, jaki to był cyrk? Przecież tam nie było koordynacji tych lin. Ten paralityk zaraz nie domyślał się, że może życie zakończy, jak walnie z tym łóżkiem. A Jezus, ten cyrk... Zobaczcie, pewna kobieta próbowała, podeszła do tyłu i dotknęła się Jezusa. A Jezus się odwraca, mówi, kto się mnie dotknął? Ja, Panie Jezu, a Ty, niech wszyscy widzą, chcesz być uzdrowiona. Wyjdziesz na środek, wejdziesz na drzewo, zaczniesz krzyczeć, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Uciszali go, jeszcze głośniej krzyczał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zaczniesz krzyczeć, krzyczałeś kiedyś o uzdrowienie, czy mówiłeś, oj, o księdzu, przepraszam, przepraszam, to ja już pójdę, bo nie będę księdzu zawracać głowy. Albo ksiądz coś źle powiedział, to się od razu obraziła. Ja widzę, jak nieraz ludzie przychodzą i chcą się na mnie o coś obrazić. Na mnie. Żeby mieć argument, serce kombinuje. Byłam u Pawlukiewicza, ale mnie tak potraktował. Zgadza się, ja mogę nieraz kogoś źle potraktować, może mi się coś wyrwać, jestem zmęczony, ale to od razu, żeby przerywać leczenie? Czy jak cię doktor powie, proszę panie, proszę się nogę posunąć, to ty wstaniesz ze stołu operacyjnego i powiesz, to ja już nie chcę tej operacji. Wielu ludzi jest tak ucieszonych, że wśród księży są alkoholicy, kłamcy. O, jak to dobrze, że są. Nie muszę do nich iść, bo nie daj Boże, by mnie uzdrowili. A oprócz takich, że są pogubieni księża, są wspaniali, piękni, mądrzy, odkrywający serce. Czy chcesz? Czy chcesz? Pokłóciłaś się kiedyś z Panem Bogiem? O, człowiek jak czegoś chce, to cała energia w to wchodzi, cała siła, cała potęga. Czy kłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Myśmy sobie dali wmówić, że przed Panem Bogiem to trzeba zawsze ładnie i pięknie. Tfu, tfu, grzyweczkę poprawiamy. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Na litość boską. Kto z Was wszystko chce oddać Panu Bogu? Jan Paweł II, to znałem takiego. Matka Teresa z Kalkuty. Ona wszystko mu oddała. Natomiast ja jak tą pieśń śpiewam, to tak na wszystko robię. Pokłóciłeś się. A Panie Boże, ja Ci właśnie nie mogę wszystkiego oddać. Proszę zwrócić uwagę, Jeremiasz, to jest dla księży niesamowity fragment. Jeremiasz, bodajże 8 rozdział. Przychodzi Jeremiasz, wielki prorok Izraela i mówi do Pana Boga, mam Cię dość. Dość mam Ciebie i tej Twojej pracy i tego Twojego prorokowania, bo co mi ciągle każesz mówić, to muszę ludzi straszyć, muszę ludziom zapowiadać zagładę. O Panie Boże, koniec, koniec Panie Boże. I co mówi Pismo Święte? Czy Bóg się obraził? Skrzyczał go. Jak wygarnął Panu Bogu, to jego serce zaczął trawić ogień. Czułeś kiedyś ogień religijny w życiu? Wielu z was powie, nie, bo żeś jeszcze nigdy Panu Bogu nie wygarnął. Panie Boże, pogadajmy chwilę. Dlaczego mój ojciec pije? Był kiedyś ministrantem, słyszałem. Chodzimy całą rodziną do kościoła. Dlaczego tak się stało? On się starał, widziałem. Dlaczego mu nie wyszło? Myśmy z mamą się modlili, chodziłyśmy na pielgrzymki. Dlaczego tak się stało? Panie Boże, dlaczego ta moja uroda jest taka? No, trudno mi jest. Inni chodzą. Dlaczego się ciągle wszystkiego boję? Co się stało? Odkąd pamiętam się bałam? Panie Boże, dlaczego? Czy tak musiało być? Jesteś Bogiem Wszechmogącym, jesteś miłosierny. Ja naprawdę cierpię. Panie Boże, powiedz mi o tym. Bóg mówi, no nareszcie. No nareszcie. Pamiętacie, kogo Bóg lubił? Mojżesz, Bóg mówi do Mojżesza, pójdziesz do Faraona. Mojżesz mówi, nie pójdę. A pójdziesz, a nie pójdę. I Bóg mówi, nareszcie jest z kim pogadać. No, ktoś mnie tu poważnie traktuje. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś jest święty. Pan Bóg mówi, pokłócilibyście się ze mną, coś by się działo. Pan Bóg pragnie Twojego serca. Jeszcze raz Ci mówię, a w sercu są burze, dramaty, bitwy, fronty się przesuwają. I Pan Bóg o tym wie. I Pan Bóg o tym wie. Pamiętam kiedyś taki film, że chłopak chciał zapisać się na boks. Był bardzo słaby i właśnie chciał trochę się poboksować. I przyszedł i tymi łapkami machał. Trener mówi, zdejmij mi te rękawice, z ciebie nic nie będzie. Idź stąd, synku. I trener zaczął tego chłopca popychać. Idź stąd, idź, rób piaski, babki w piasku, idź do domu, czy idź się pobaw lalkami. I tak go popycha. Ten chłopak taki odpychany, no co, no idź stąd, z ciebie nie będzie boksera. I ten chłopak, jak wyprowadził prosto na trenera.
A trener mówi, no nareszcie, synku, idź do szatni, przebieraj się, zaczynamy pierwszy trening. Pan Bóg cię popycha. No co? Widzisz, jak ci nie idzie? On chce cię sprowokować. Albo czymś pociągnąć, pokaże ci kwiaty, piękny śnieg. Albo cię zdenerwuje, bo mu chodzi na twoje serce. Pamiętacie tą historię, kiedy król miał dwie żony, jedną brzydką i grubą, a drugą piękną i śliczną. Kiedy przychodziła brzydka żona i mówiła, królu, daj mi na suknię, to król mówi, masz, kup se dwie. A kiedy przychodziła piękna żona do króla i mówiła, daj mi na suknię, a może ci dam, a może ci nie dam, siadaj, pogadamy. Wiesz, dlaczego Pan Bóg chce z tobą długo rozmawiać? Prowokuje cię, nie daje ci pewnych rzeczy, daje inaczej, bo chce z tobą pogadać. Pan Bóg nie chce ci mówić, o co prosisz, o zdany egzamin masz i spływaj. Od razu ci dam całą sesję, żebyś mi tu nie wracała. Chce Pan Bóg z tobą rozmawiać, prowokuje cię do sporu i do kłótni. Wybuchnij kiedyś przed Nim, boję się, lękam się. Panie, ktoś mnie tu strasznie ocyganił z tą religijnością. Pamiętam, kiedy jeden z księży mi opowiadał we wrocławskiej katedrze, poszedł sobie do kościoła, wziął klucze od proboszcza, wszedł przez zakrystię, zamknął się, usiadł w ławce tak, że go nie było widać, tak sobie usiadł na piętach, modlił się i nagle drzwi się otwierają, wchodzi siostra zakonna, też przez zakrystię, weszła do kościoła, nie wiedziała, że ktoś jest, nie widziała tego księdza. I on ją obserwuje, po co ona to przyszła. Ona poszła przez krucyfiks, stanęła i naprzeciwko Pana Jezusa i mówi, ty Żydzie. Żeby mi do rana sprawa była załatwiona. Taki wstyd przed całym klasztorem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyklęknęła i poszła. Powiedziałeś kiedyś Panu Jezusowi, Żydziątko kochane, Żydziątko, no nie tak miało być, no coś ty mi zrobił, no. Pan Bóg na to czeka. Formułki. Wiecie, czego nie lubię na święta? Dostaję list. Życzenia, koperta, już widzę od kogoś, od znajomego, od siostry zakonnej. Otwieram, wydrukowane. Wszystkiego dobrego i nowego roku życzy i tutaj tylko długopisem. Wypchaj się z taką kartką. Wypchaj się z taką kartką drukowaną. Wy też nie lubicie tych kartek. Ojej, mógłby coś napisać. No, że buty kupił, no, że skarpetkę ma dziurawą. No coś by napisał od siebie. To się tylko podpisał pod drukowanym. Czy my się nie podpisujemy pod drukowanym do Pana Boga? Pamiętajcie, na filmie Aleksander jest ta scena, kiedy Aleksander przed wielką bitwą jedzie wśród swoich żołnierzy. To jest piękna scena. I przypomina swoim żołnierzom imiona. Ty jesteś Markus, twój ojciec bił się za ojczyznę. Ty jesteś, masz takie imię. Twój ród jest bardzo odważny, będziesz się bił za mnie. I tym żołnierzom oczy coraz bardziej szklą, coraz bardziej ściskają miecze. Przyjechałem tutaj do Lublina, żeby wam przypomnieć wasze imiona. Ty jesteś z dzielnego rodu kościoła chrześcijan. Twój krewny to nie jest może ten wujek, co się pogubił. Twój krewny to jest Jan Paweł II. To jest twoja rodzina. Twoją krewną jest Joanna d'Arc. Twoją krewną jest Matka Teresa z Kalkuty. To są nasi krewni. Oni dzielnie walczyli. Nie jesteś taka byle jaka tam gdzieś spod Rzeszowa coś. Jesteś piękna i wspaniała. Tylko rozumiesz, ktoś cię okradł. Ktoś cię, chłopaku, okradł, dlatego się boisz. Czy musimy sobie przypominać nasze imiona. Jezus Chrystus ocalił te nasze imiona właśnie na krzyżu. Pamiętajmy o tym, jesteśmy zdolni do tego, żeby te imiona przyjąć i walczyć. Ale oczywiście będzie to walka z konsekwencjami. Jeśli naprawdę chcesz, pogodzisz się. Jezus Chrystus i aniołowie, jak ekipa komandosów, przychodzą, wyzwalają, ale zostawiają po sobie zgliszcza. Ja pamiętam taki amerykański film, na którym był pożar, wybuch pożar w domu. Przyjeżdżają strażacy, tu drabiny, chłopaki, krótkofalówki, helikopter oświetla, wyważają drzwi łomem, już wchodzą, wybijają szyby, wchodzą do domu, a właścicielka mówi, tylko mi podłogi nie zalejcie. Być może ktoś z was mówi, Panie Jezu, wyzwól mnie. Tylko tak, tego nie ruszaj, na wazoniki uważaj, tego, że nie lubię wujka, to ja go dalej będę nie lubić, tego, że z tatą i z bratem nigdy nie pogadam, to tego nie ruszaj, ale w ogóle mnie wyzwól. Nie, nie da się. Matka Boża poszła, kiedyś wyszła z domu, szła na mękę swojego syna, już nigdy nie wróciła. Piotr nie wrócił do domu, apostołowie nie wrócili do domu. Nie wraca się już do domu, to znaczy do tego swojego starego mieszkania. Wychodzi się na pustynię, ruina wokół ciebie, a ty szczęśliwy, odzyskałeś swoje serce, trzymasz je w ręku, mam je z powrotem.
Mam je z powrotem, a Chrystus druzgocze całe systemy obronne, które przez lata ustawialiśmy, jak się rozwiesza siatki maskujące. Jezus to wszystko pozrywa i pokaże ci twoje serce, piękne, piękne i dzielne. I zostawiam was i siebie na koniec tych adwentowych rekolekcji tylko z tym jednym pytaniem. Czy ty tego chcesz? Czy ty tego naprawdę chcesz? Czy jesteś na to gotowy? Czy powiesz, pragnę, Jezu, pragnę? Z tym pytaniem pozostańmy. Ten fragment rekolekcji musicie już przerobić sami.